Moi drodzy, Mikołaj nadal nie został odnaleziony, jednak do skrzynki na listy trafił kolejny list. Usiądźcie w pozycji z karty numer 2, pupa przyklejona do podłogi i wyprostujcie swoje plecy. To list od świętego Mikołaja. Ho, ho, ho! Jestem w Brazylii i tańczę sambę. Wrócę dopiero za rok. O nie, jak to za rok? Święta już wkrótce. Mam plan, jak go przekonać, żeby wrócił. Bierzmy się do roboty. Na początku musimy upiec ciasto. Tylko z czego? Wiecie, z czego robi się ciasto? No tak, mąka, jajka, cukier. I jeszcze truskawki, ślimaki i robaki. No dobra, przesadziłam ze ślimakami i robakami. Ich nie dodajemy. Ale po resztę składników biegniemy do sklepu. Nogi gotowe? No to ruszamy! Biegniemy szybciutko w miejscu. A dacie radę jeszcze szybciej? Dzieciaki, szybciej! No właśnie, szybciej! Mam nadzieję, że sklep będzie jeszcze otwarty. Jesteśmy. Weźmy teraz wózek sklepowy albo nie. Zróbmy wózek sklepowy z siebie. Siadamy w pozycji z karty numer 1. Pupa przyklejona. Plecy wyprostowane i łapiemy taką kierownicę przed sobą. Jedziemy po sklepie. Kiedy muzyka się zatrzyma, sięgamy wysoko do góry. Spróbujcie, wysoko, wysoko, tylko bez wstawania. Wyciągamy rączki wysoko, wysoko, tak aby sięgnąć produkt z półki i następnie wkładamy go do wózka, czyli chwytamy za stopy. Gotowi? Czas rozpocząć zakupy. Ruszamy na pupie po całej sali. Stop! Sięgamy wysoko, 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 wyciągamy się do góry i pakujemy, kładziemy na stopy mąkę. Jedziemy dalej! Wysoko do góry, truskawki i jajka! Wkładamy, kładziemy na stopy. Jedziemy dalej. I stop! Wysoko do góry sięgamy, sięgamy, jeszcze wyciągamy się do góry, jeszcze, 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 ale ten cukier wysoko, ojej, jeszcze, jeszcze. O, świetnie. I kładziemy go na stopy, trzymamy za stopy i liczymy do 3. Mamy kolana wyprostowane. 1, 2, 3. Fantastycznie, wszystko mamy. Wracajmy więc do domu. Wstajemy, wspinamy się na paluszki i biegniemy. Szybko, szybko musimy zrobić ciasto dla Mikołaja. Jesteśmy już blisko domu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Najszybciej będzie, jeśli wrzucimy wszystko do miksera, prawda? A więc wkładamy składniki do miski. Czuk, 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 czuk. Szybko wkładajcie. Czuk, 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 czuk. A teraz stajemy na jednej nodze. Druga do góry. I jeszcze troszkę do góry. Jest ugięta w kolanie. I nasza noga to będzie mikser. Musimy nią bardzo mocno kręcić. Gotowi? Miksujemy mąkę z cukrem. Trochę truskawek. O, zmieniamy nogę. Stajemy na drugiej nodze. I teraz kręcimy drugą nogą. Mocno, mocno, mocno. Świetnie. Dodajcie jeszcze troszkę jajek. Ciach! Okej, to teraz siadamy w pozycji z karty numer 3. Pupa przyklejona, nogi szeroko. Nasze stopy skierowane są do sufitu. I wyciągamy ręce daleko do przodu,
Rozkładamy truskawki na tym cieście. Musimy pochylić się tyle, ile możemy do przodu. Jeszcze. I kładziemy jedna truskawka, druga truskawka, trzecia truskawka, czwarta truskawka. Połóżcie jeszcze z 5 truskawek. Jeszcze. Mikołaj to uwielbia truskawki! Wiedzieliście o tym? No właśnie, Mikołaj uwielbia truskawki, dlatego dodajmy jeszcze 3. 1, ale tak daleko. 2... i 3. Siadamy teraz w pozycji z karty numer 1. Nogi złączone, siup! Wkładamy ciasto do piekarnika. I trzymamy się za stopy. Trzymacie się za stopy? Kolanka wyprostowane. Każdy trzyma się tak, jak potrafi najlepiej. Musimy teraz policzyć do 5, żeby ciasto się upiekło, ale wiecie, tak po mikołajowemu. Czyli mówimy. Lolek, ty to powiedz. Jedna świąteczna skarpeta Mikołaja. Druga świąteczna skarpeta Mikołaja. Gotowi? No to liczymy razem. Jedna świąteczna skarpeta Mikołaja. Druga świąteczna skarpeta Mikołaja. Trzecia świąteczna skarpeta Mikołaja. Głośniej! Czwarta świąteczna skarpeta Mikołaja. I ostatnia najgłośniej. Piąta świąteczna skarpeta Mikołaja! Fantastycznie! Ciasto gotowe! Zamknijcie oczy i weźcie mocny wdech nosem. Czujecie, jak pachnie? Mam ochotę zjeść to ciasto, ale nie zjadamy! To dla Mikołaja! No pewnie, że to dla Mikołaja, Lolek, wiadomo. To teraz... czas na zadanie drugie. Musimy posprzątać dom. Ale od czego by tu zacząć? Może od zmywania podłogi? Mam pomysł! Przywiążmy szmatkę do naszego brzucha. Kładziemy szmatkę na naszym brzuchu. I kładziemy się na brzuchach. Będziemy wycierać podłogę, ruszając się jak węże. Gotowi? Leżycie już na brzuszkach? No to w drogę! Zmywamy podłogę. Poruszamy się po całej sali. Świetnie nam idzie. Podłoga lśni. Czas umyć okna. Zrobimy to tak, jak Lolek lubi najbardziej, czyli w pozycji z karty numer 9. Przyklejamy jedną dłoń i jedną stopę do podłogi i myjemy okno. Ręką i nogą. Nieźle, prawda? No to szorujemy. Świetnie. Czas na zmianę strony. Przyklejamy drugą rękę i drugą stopę do podłogi i wycieramy! Szuruburu. Ach, Mikołaj będzie zachwycony. Pewnie niedługo wróci i bałwany będą uratowane. Przed nami ostatnie wyzwanie. Nauka wierszyka. Siadamy na pupę i powtarzamy głośno. Mikołaju nasz kochany, powtórzcie, Mikołaju nasz kochany, wracaj, bo topnieją bałwany! Wracaj, bo topnieją bałwany! Na wakacje przyjdzie czas, na wakacje przyjdzie czas, a ty nie zostawiaj nas! A ty nie zostawiaj nas! Potrafimy? To teraz powiemy ten wiersz na stojąco i bardzo głośno, żeby Mikołaj nas słyszał. Powtarzajcie za mną. Mikołaju nasz kochany, Mikołaju nasz kochany, wracaj, bo topnieją bałwany. Wracaj, bo topnieją bałwany. Na wakacje przyjdzie czas, głośno, na wakacje przyjdzie czas, a ty nie zostawiaj nas. Głośno, a ty nie zostawiaj nas. Świetnie. Wszystkie zadania zaliczone. Możemy już w takim razie zadzwonić do Mikołaja.
Siadamy na pupę, łapiemy się za stopę i wybieramy numer do Mikołaja. Pyk, 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 pyk. Mocniej wybierajcie na stopie. Pyk, 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 pyk. Podnosimy stopę do ucha. I teraz cii, trzymajcie stopę przy uchu, tylko cichutko, bo nic nie słyszę. Mikołaju, może już przyjedziesz do nas, co? Co? Nie przyjedziesz? To chyba żart. Powiedział, że uwielbia tańczyć sambę i może przyjedzie, ale dopiero za rok. On chyba oszalał. Mikołaju, może damy radę załatwić to jeszcze w tym roku? No dobrze, wrócę, ale pod warunkiem, że nauczycie się samby i przylecicie do mnie. Uf, powiedział, że wróci, ale pod warunkiem, że nauczymy się samby i polecimy po niego, ho, ho. Wobec tego, kochani, dobierzmy się w pary, nie mamy wyjścia, nauczymy się samby. Okej, no to rączki na bioderka i mocno ruszamy bioderkami na boki. O tak, jeszcze, jeszcze, świetnie. A teraz mamy złączone nogi, o tak ściśnięte. I dostawiamy. Do boku dostaw, ugnij. Do boku dostaw, ugnij. Do boku dostaw, ugnij. I teraz trzepujemy śnieg z ramion, o tak. Tu, 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 tu. Mocniej! Uhu! Okej, a teraz musimy zrobić to w parze. Łapiemy drugą osobę za ręce. Szybko, szybko, szybko. I próbujemy. Do boku dostaw, ugnij. Do boku dostaw, ugnij. No to świetnie. I teraz rączki do góry. I kręcimy się dookoła. No i jakaś poza na koniec by się przydała, prawda? Bam! To co? Nie zgubcie swojej pary i zaczynamy! Rączki na bioderka i mocno ruszamy! Uhu! I łapiemy parę za rączki. Krok, dostaw, ugnij! Krok, dostaw, ugnij! Krok, dostaw, ugnij! Strzepujemy śnieg! Ramionka! I za rączki! Dostaw, dostaw! Ekstra! Jeszcze dostaw! I stop! Ramionka! Tu. Bioderka na boki! Mocno na boki! Rączki w górę! Kręcimy się! Świetnie! Łapiemy swoją parę za rączki! Krok! Dostaw! Ugnij! Krok! Dostaw! Ugnij! I przyspieszamy! Dostaw! I poza! Się nie dziwię, że Mikołajowi tak się podoba w tej Brazylii. W takim razie, kochani, potrafimy już tańczyć sambę. No to lecimy do Brazylii. Wspinamy się na palce, ale tak wysoko, wysoko, wysoko i lecimy po całej sali. Mocno skrzydła do boku. Uwaga, lądujemy! Jesteśmy w Brazylii. Ja już widzę Mikołaja, który tańczy sambę. Niesamowite. Słońce świeci. A on w swoim kombinezonie. No przecież ugotuje się w nim. Ale zapytajmy go, czy wróci. Mikołaju, musisz wrócić do pracy. Zbliżają się święta
Jak nie pracujesz, tylko wygrzewasz się na tej plaży, to wszystkie bałwany na świecie zaczynają topnieć. Wrócisz? No dobrze. Skoro mam uratować bałwany, to ruszam w drogę. Ho, ho, ho! Dzieciaki, w takim razie wskakujcie do samolotu! Wspinamy się na palce i lecimy! Uhu! Mikołaj niedługo wróci! Uwaga, uwaga, zbliżamy się do lądowania. Mikołaj leci jeszcze swoim samolotem, ale my musimy już wylądować. Wziu! Połóżcie się wygodnie. Czas na odpoczynek. Zamknijcie oczy. Weźcie wdech nosem i wydech buzią. Jutro będziemy kontynuować naszą przygodę. Jesteście ciekawi, co się wydarzy dalej? Dla was jeszcze zadanie. Wykonajcie grupowo listę pomysłów w formie rysunkowej. I niech każdy z was wybierze jeden uczynek, który zrobi jeszcze dziś. Jestem bardzo ciekawy, czy ten dobry uczynek sprawi komuś przyjemność i wywoła uśmiech. Ale jestem przekonany, że właśnie tak będzie. Trzymam za was kciuki! Do zobaczenia jutro! Pa, pa!